Siemaneczko, dzień dobry. W kolejnym takim garażowym vlogu. Dzisiaj pokażę Wam taki zestawik budżetowy, bym powiedział, do zdejmowania sprężyn. Wciągacz do sprężyn budżetowy, no bo nie jest to żaden z jakichś drogich zestawów, ale już coś fajnego, coś co można. To już fajnie, fajnie można tym pracować w porównaniu do tego, co kiedyś miałem. Zobaczcie, to już naprawdę jest tak trochę po taniości, ale jakby nie było, made in Germany. No zobaczcie, nawet badania ma TIF, także to nie jakiś Chińczyk. Kiedyś kupiłem, zrobiłem może z tym, nie wiem, dwie sprężyny, naprawiłem. Chyba we 30 kiedyś zmieniałem sprężyny i tam we 4-6 sobie czy coś. Ale powiem Wam, że ten zestawik to tak, no co, słabo to widzę. Znaczy, no idzie tym zrobić, ale mam stracha, stracha jak cholera, jak tym robiłem, że to wystrzeli w pizdu wszystko. Zestaw, nie wiem, wydaje się to takie niby solidne, ale po prostu jakoś, no nie mogłem zaufać temu sprzętowi. Już jak to zrobić, to nie będę Wam pokazywał. A może pokażę. Odkręcacie te nakrętki, po prostu przebijacie się tutaj przez to ten otwór, tu łapiecie za dół i ściągacie. Tylko że powiem Wam, no nie wiem, jakoś to tak słabo trochę pasuje, jakoś trochę zabawy jest, kurde, z tym. Ale i w ogóle jakoś dla mnie to jest bardzo niebezpieczny zestaw. Idzie ogarnąć, ale jakoś słabo. Postanowiłem, że sobie kupię taki zestaw. Fajny, ten już jest taki. No to już powiem Wam, że waży nawet, kurde, można trenować, naprawdę. Nie wiem, 3 kilo myślę, że to waży. Kawał rury. Konkretny zestaw, naprawdę taki konkretny. Ten może nie konkretny, no. Tani, ale dobry, chyba. Zrobiłem już parę sprężyn tym i fajnie, fajna robota. Tu są i małe, i duże, i takie średnie. Te raczej są do wszystkiego. Oczywiście z nakładkami plastikowymi. Można je wywalić, ale są dodatkowo, żeby na przykład nowych, ładnych sprężynek jakiś tam sobie nie pocharatać. A więc nakładki już są plastikowe. No i co? Zaraz sobie zrobimy właśnie tutaj jedną sprężynkę, zmienimy. Zobaczycie, jak to wygląda. Czemu akurat ten zestaw? Już się rozglądałem dłuższy czas za tym zestawem, czy wybrać taki, czy hydrauliczny, taki stojący. Nie wiem, może wrzucę Wam zdjęcie, o jakie mi chodzi. No, czy ten śrubowy, czy jak go tam nazwać? Może tak. No albo takie, o takie zestawiki, ale to już mam bardzo długo. Parę razy się przydało. No, zrobiło robotę, zrobiło, tak? Ale naprawdę ten. No i zdecydowanie duża większość ludzi, nawet warsztatów, mechaników, kurde, i ludzi naprawdę poleca ten, czyli taki śrubowy, ze względu na, kurde, nawet fajne dojście. Tam z tyłu można sprężynę ciach na aucie zrobić czy coś. Hydrauliczny, słyszałem, że większość takie chińskie gówna i są też niebezpieczne, pękają i w ogóle, i stoi taki nawet niewygodny, niedobra, tutaj fajna walizka i nie wiem, większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, bym powiedział 90% ludzi po prostu chwaliło śrubowy, doradzało, żeby kupić śrubowy, po prostu kupiłem takie coś, no budżetowy, co to za firma, Tecpo, dobrze mówię. Także coś takiego. Robi robotę, robi robotę. Nie ma co przepłacać. Nie no, tutaj już nie przepłaciłem, ale to słabe. Idzie zrobić, ale cienko. Dobra. Robimy.
No. Cyk. I zrobione. Robota zrobiona, elegancko, fajny zestaw, naprawdę fajnie się tym robi, myślę, że większość kurde sprężyn to idzie chyba zrobić. O i co, i o taki zestawik, słuchajcie, fajnie się robi, szybko jak widzieliście, zakłada się, ciach ciach i skręca się i się rozkręca i jest to liście. O, tyle, krótkie video jak to wygląda. O, tu leży jeszcze ten zestawik sobie. Tym też byście zrobili, ale ten już jest naprawdę fajny, fajnie się robi, myślę, że bezpiecznie. To tyle, ja kręcę dalej, taki odcineczek, malutki, krótki, stawcie łapę w górę, napiszcie coś tam dobrego, ciekawego. I tyle, trzymajcie się, narka.